to ja nic nie robię. Ja, proszę Państwa, 14 godzin na dobę, piątek, świątek. 16 godzin na dobę, tak, jestem obłożony robotą, tak. Każda 1,70 m, trójka z przodu, blond włoski, tak. Nie żartowałem, głupi jestem, nie. 1,68 m się łapią. Nie żartowałem, głupi. Nie, ale słuchajcie, najgorzej, jak zapraszają na rauty, na takie, wiesz, tego. Ty, dostaję ostatnio zaproszenie, przysięgam, nie ściemniam, możecie nie wierzyć. Zaproszenie, jest napisane jak byk. Zaproszenie. Ambasada de la France. Ambasada de la France. Ty, ja sprawdziłem w słowniku. To jest ciężka choroba. Ale mówię, ryzyk fizyk. Raczej idę. Zawsze przed wyjściem staję przed lustrem, ogolony, i muszę sobie przysięgnąć przed lustrem, bo ja mam bardzo, strasznie mam słabą, silną wolę. Więc sobie przysięgam, wie Cezary, co sobie przysięgać przed dzisiejszym wieczorem. Co? Gdzie mi się odwracasz tam? Po czym mi patrz tu? Co sobie przysięgasz przed dzisiejszym wieczorem? Otóż przed dzisiejszym... Głośniej mi! Głośniej! Przed dzisiejszym wieczorem przysięgam otóż uroczyście, iż... Nie będę pił! Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Słuchajcie, przychodzę na bankiet ludzi, tak tu, pod takim namiotem. No może trochę mniej. Pełno ludzi, słuchajcie, wszyscy odwaleni, wyfiokowani, wszyscy... A ja po francusku to co? Troszeczkę. Nudno! Słuchajcie, ja na takich imprezach się czuję jak strażak. No bo wszyscy gorzałe, a ja z wodą. Babkom jak się te perfumy wszystkie wymieszały, ty nie daj Bóg zapałkę odpalić. Chodzę, nudzę się, ty nagle, nie uwierzycie, przysięgam, cud, przede mną wyrasta bar. Za barem nasz chłopak Polak mówi, pan Cezary, co podać? Ja mówię, nie będę pił! Chłopak wpadł za bar, wyszedł, mówi, czyli wódka i ogórek. Ja mówię, no... Ach ty! Ty, mój mały psychologu. Po pierwszej secie cud. Bardzo fajna impreza. Ludzie sympatyczni. Zacząłem nawet szprechać. I to w paru językach naraz. Druga seta, drugi cud. Ty, pusto, parkiet mój. Po pół litrze robię to, co po pół litrze. Czyli szukam kobiety swego życia. Znaczy, na tę noc. Kolejny cud. Pojawiła się ona. Słuchajcie, ona. Po przekątnej było wejście, weszła ona. Mój ideał. Wysoka, szczupła i bardzo, bardzo, ale to bardzo skromna. Tak miała rączki złożone. Nóżka tak. Oczkami tak zamiatała, tak? Super, takiej długiej, czerwonej kreacji do kostek. Takiej purpurowej, można powiedzieć, kreacji do kostek. Weszła, ty jak ona weszła. Ona zrobiła takie wrażenie. Ona weszła, cała sala. I cisza kompletna. Ja ten moment wykorzystałem, sru, łokciami. Stanąłem naprzeciwko niej, wdech na klatę. Rączki luźno. Mówię do niej, cześć, maleńka. I on mówi, zatańczysz? Ona mówi, nie. No więc grzecznie pytam dalej, pogięło cię? I on mówi, czemu? Ona mówi, nie zatańczę z panem z trzech powodów. I on mówi, dziecko, wymieni jeden. Ona, po pierwsze, pan jest kompletnie pijany. Ja! Pijany po czym wnosisz? On, przez ten czas, jak my tu rozmawiamy, pan już trzy razy upadł i wstał. No wie dziecko, bo ja szybko wstaję, tak? Ja 6:30 jestem na nogach. Drugi powód. Pan wybacz, ale to, co grają, to jest hymn Francji.
Nie komentowałem, jestem głupi, tak? I on mówi, trzeci powód. On mówi, pan wybaczy. Ale ja jestem kardynałem.